Zmarła profesor Wanda Płutawska, przyjaciółka świętego Jana Pawła II, bezkompromisowy obrońca życia. W listopadzie skończyłaby 102 lata. Wanda Płutawska z domu Wojtasik, adwokat życia, każdego życia, ale szczególnie tego nienarodzonego. Obronić życie powinien każdy człowiek. Bo każde życie jest święte, to próbowała nam przekazać Wanda Półtawska, ale próbowała też nauczyć ludzi po prostu kochać, pokazywała czym jest miłość. Z miłości do ojczyzny, kiedy była młodą dziewczyną i kiedy wybuchła II wojna światowa, podjęła działalność konspiracyjną. Pod pseudonimem Duśka rozwoziła pocztę broni pieniądze. Za to trafiła najpierw do więzienia, a potem do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Miała wielką siłę, by poradzić sobie z traumą, której tam doświadczyła. Na niej hitlerowcy przeprowadzali pseudomedyczne eksperymenty. Tam widziała, jak poniżana i bestialsko zabijana jest ludzka godność. O tę godność już później postanowiła walczyć. Godność szczególnie tych najsłabszych, bezbronnych, najmniejszych dzieci poczętych, którym dziś odbiera się podstawowe prawo prawo do życia. Po wojnie studiowała medycynę. Uzyskała doktorat z psychiatrii. Była przyjaciółką Karola Wojtyły. On, już jako Jan Paweł II, zlecił Wandzie Płutawskiej uporządkowanie swoich prywatnych dokumentów. Do papieża Polaka miała bezpośredni dostęp często wspominała jego osobę cytowała jego wypowiedzi Ojciec Święty nazywał tę cywilizację aktualną cywilzacją nienawiści i śmierci i starał zmienić na cywilizację miłości i życia o to choć nie szukała poklasku ale też nie bała się mówić tego co myśli Żyła Ewangelią i nauczaniem wielkiego świętego Jana Pawła II, mówi działacz prolife life Marcin Jakubczyk. Była obok, myślę, m.in. kardynała, późniejszego ojca świętego Józefa Ratzingera, Benedykta XVI. Obok niego pozostawała tym, uważam, że jednym z największych depozytariuszy tego dziedzictwa Jana Pawła II, nieustannie o nim przypominając. Profesor Wanda Płtawska była damą Orderu Orła Białego. Do końca pozostawała osobą aktywną. Zmarła dziś w nocy w swoim domu w Krakowie. Wielka osobowość w drobnej budowie kobiecie, niezapomniana, z pewnością nie pozwoliłaby po sobie płakać. Cześć jej pamięci. Napisał prezydent Andrzej Duda. Dziś, jak podkreśla ksiądz dr Jan Uchwat, mamy moralny obowiązek. Obowiązek, żeby jej nie zapomnieć, nie zapomnieć tego, co robiła, ale też tego, co przekazywała. Wiarę w Jezusa Chrystusa, antropologię chrześcijańską, antropologię adekwatną, jak piękny jest człowiek, jaką wielką godność ma człowiek, jak wielką godność ma małżeństwo i rodzina. 2 listopada profesor Wanda Płtawska skończyłaby 102 lata.